Jeżeli klawiatura do 400 zł brzmi w ten sposób, to śmiało mogę powiedzieć, że to jeden z ciekawiej brzmiących prebuildów, jakie udało mi się testować w tym roku. To, co obok mnie się znajduje, to Junzi AL66, który dotarł do mnie raptem 3 tygodnie temu i gdyby nie fakt, że jest to klawiatura 65%, która nie jest moim ulubionym formatem, to śmiało mógłbym z niej korzystać codziennie. Jest tak przyjemna. Zacznijmy jednak od początku, bo całość przyszła do mnie w dosyć pomiętym pudełku, więc bałem się, że zawartość jest uszkodzona, ale nic z tych rzeczy. Wewnątrz sporo pianek, które zabezpieczyły skutecznie klawiaturę, do tego papierologia, przewód bez oplotu, trochę szkoda, no i keycap oraz switch puller. A skoro w pudełku znajduje się to, no to wnioski są jasne. Przed nami klawiatura, która jest wyposażona w hot swappa, chociaż trochę szkoda, że w samym pudełku nie znaleźliśmy chociażby jakichś dwóch, trzech dodatkowych wymiennych switchy. Zanim jednak popatrzymy na wnętrze, no to rzućmy okiem na to, jak prezentuje się sam sprzęt z zewnątrz, a tutaj, szczególnie w tym budżecie, to serio robi wrażenie. Ogólnie jest to zaskakujące, jak szczególnie w tym roku poszedł do góry poziom prebuildów. To już nie są byle jakie obudowy wyłącznie przesmarowane i z hot swapem. Dochodzimy bowiem do etapu, gdzie klawiatura jest serio jakościowa, dobrze wyważona i skonstruowana w taki sposób, aby nie budzić jakichś większych zastrzeżeń. AL66 jest klawiaturą kompaktową, ale ważącą ponad 1,1 kg. Producent deklaruje 1,2 kg, natomiast jest to jakieś 1,152 g. Mamy tutaj w dużej mierze aluminium, które rozpościera się zarówno na górze, jak i na dolnej części case'a. U mnie w kolorze lekko niebieskim, ale jest kilka innych zakresów kolorystycznych, całość ładnie oszlifowana, gładka, no i skręcona. Nic tu się nie gnie, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Praktycznie wzorowo wykonany case w tym budżecie, być może ramki mogły być odrobinkę lepiej spasowane, ale jest to margines błędu. To, czego nie znajdziemy w AL66, to regulacja kąta nachylenia. Jak widzicie, pod spodem nie ma żadnych nóżek, są po prostu cztery gumowe, solidne stopery, ale jest coś innego, co zwraca uwagę, mianowicie ta oto plomba umieszczona na śrubce. Nie miejcie jednak obaw, oczywiście ja tą plombę zerwałem tylko po to, żeby całość pokazać Wam od środka. W każdym razie, wracając jeszcze do samej obudowy, na tyle zakres przycisków, a raczej switchy. Mamy tutaj zmiany systemu operacyjnego, czyli Mac albo Windows, przerzucenie się między 2,4 Bluetooth i trybem przewodowym, jest też miejsce na sam przewód USB typu C, no i sprytny schowek na odbiór. Czy mamy zatem komplet funkcji? Owszem, jeżeli jesteście fanami RGB, to pewnie docenicie również fakt, że tutaj mamy takie paski, które są delikatnie niedoświetlone na krawędziach, ale mimo wszystko, szczególnie nocą, prezentują się bardzo uroczo. Do całej kolorystyki klawiatury naturalnie dopasowane są keycapy. Biel, błękit, granat, profil cherry, bardzo równe i zaskakująco dobrej jakości. Oczywiście są to bebeteki Daysaby i rzućcie okiem, jakie one są grube. To też robi wrażenie, szczególnie w tym budżecie. Same czcionki umieszczone na nich eleganckie, też troszkę grubsze, ale nie są nachalne, chociaż daję Wam znać od razu, nie ma tutaj dodatkowych symboli, sublegendy, więc przyda Wam się instrukcja obsługi, aby przejście na mniejszy format wypełnione skrótami nie było problematyczne. I w tym miejscu wspomnę o jednej rzeczy, której tak naprawdę nie znalazłem w instrukcji obsługi, być może coś przeoczyłem, ale nie wydaje mi się. W każdym razie standardowo po wyjęciu z pudełka rolka do zmiany głośności odpowiada za regulację podświetlenia oraz jego trybów. Jeżeli chcecie, aby dalej działała ona jako regulator głośności, no to wtedy trzeba przytrzymać ją 3 sekundy i wróci ona do tego, powiedzmy, chcianego trybu. To, co jednak działa już od samego początku tak, jak powinno, to sam klik. Fantastyczny, piękny, kremowy, z głębokim odbiciem. Nie spotkałem się jeszcze chyba z równie miłym dla ucha klikiem liniowym, chociaż jest on dosyć głośny. To od razu zaznaczam, ale nie wynika to z jakiegoś pingowania, echa czy drgania stabilizatorów i innych niechcianych rzeczy. Wręcz przeciwnie, mamy tutaj takie bardzo przyjemne mlaśnięcie, które pojawia się przy każdym jednym kliknięciu i to ono powoduje, że ten dźwięk jest troszkę głośniejszy, aniżeli w takich standardowych klawiaturach liniowych, które możemy spotkać na rynku w tej cenie. Na samo brzmienie składa się też kilka innych rzeczy. Rozkładając klawiaturę na części pierwsze, widać, że to gasket osadzony na gumowych wkładkach, który pracuje całkiem miękko mimo wypełnienia, a ono jest następujące. Cienka pianka na spodzie samego case'a, cały zakres wypełnienia soketów, następnie cieniutkie wygłuszenie pod switcha, a finalnie także pianka między plate'em z polikarbonu a PCB. Co jeszcze fajne, to samo PCB jest powycinane, aby uginało się jeszcze bardziej, więc jeżeli przykładowo rozbierzecie tą klawiaturę i wyciągniecie izolację, no to wtedy uzyskacie jeszcze bardziej miękką oraz brzmiącą inaczej charakterystykę. Mówiąc zatem wprost, jest to naprawdę bardzo dobrze technicznie przygotowany sprzęt tak wstępnie i oczywiście plomba sugeruje, aby go nie rozkręcać, ponieważ jest de facto doskonały, chociaż jeżeli już to zrobimy, no to wtedy okazuje się, że można było pewne rzeczy poprawić. Przykładowo dołączona do zestawu pianka, która leży
leży bezpośrednio pod switchami, uzupełniona jest o otwory dla trzonu, ale cała reszta to już lity piankowy panel. Więc o ile piny switchy się przebiją, to jednocześnie diody RGB, które są osadzone tutaj w układzie południowym, pozostają przykryte taką warstwą pianki, więc to podświetlenie będzie trochę bardziej przytłumione. No i pamiętajmy, że znaki też tutaj nie prześwitują. Nie wspomniałem natomiast o switchach i stabilizatorach. Staby to równo pracujące plate mounty, przesmarowane i dostrojone w punkt jak na ten budżet. A switche nazywają się Yunzi Creamy. Są to trzypinowe liniowce, które brzmią naprawdę bardzo dobrze, są przesmarowane wewnątrz i jest to jeden z dwóch wariantów, które przy tej klawiaturze można sobie wybrać. A teraz posłuchajcie, jak one brzmią. No i po tym, co przed chwilą usłyszeliście, powiedzcie, czy ta klawiatura nie brzmi pięknie. Jest naprawdę osobliwy, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący klik. Owszem, nie jest najcichszy, ale jednocześnie każde jedno uderzenie palcem sprawia, że taki bąbelek powietrza pod naszym opuszkiem nam puka. Zero drgań, zero szmerów, zero pingowania czy echa. AL66 to bardzo mocny zawodnik mówiąc o akustyce i kulturze pracy. Są też inne zalety. Mamy 1000 Hz odświeżanie zarówno na 2,4 jak i po kablu, bo na Bluetooth mamy 125 Hz. Enki Rollover, połączenie ogólne bardzo stabilne. Bateria 4600 mAh i z RGB około 50 godzin udało mi się uzyskać na trybie, który miałem ustawiony z pełną jasnością. Generalnie producent deklaruje do 90 godzin wykorzystując brak RGB i podejrzewam, że mowa tutaj o Bluetooth. A, no i warto podkreślić, możecie podpiąć 4 urządzenia jednocześnie, czyli jedno na 2,4 oraz 3 na Bluetooth, a później między nimi się wygodnie przerzucicie. Jest też aplikacja, ale ona, muszę przyznać, nie jest najciekawsza, pozostaje raczej taka standardowa, bardzo prosta, mówiąc o poszczególnych zakładkach. Działa na 2,4, działa na przewodzie, na Bluetooth już nie. Co możemy tutaj ustawić? Makra, komendy i kombinacja. One są jednak dosyć toporne. Jeden co, to dobrze, że dostajemy warstwę, ale z drugiej strony szkoda, że rolka i jej opcje nie są do ruszenia. Podświetlenie też możecie sobie wybrać z kilku trybów plus wykonać własną kompozycję. No i dobrze, że w apce znalazły się takie opcje jak modyfikacja czasu uśpienia, dzięki czemu jeżeli z klawiatury nie korzystamy, to ona po jakimś czasie nam się wygasi, ale później budzi się bardzo szybko i sprawnie. No ale dobra, wy zapytacie, jak na takim urządzeniu się gra? Już pokazuję. Ogólnie precyzja i równomierność tutejszego kliku przekłada się na fantastyczne moim zdaniem uczucie pracy w grach jak Quake czy Fortnite. De facto mówiąc o świadomości, że na polskim rynku są klawiatury 60 bądź 65% za około 400-500 zł, które mianują się jako gamingowe, to tutaj o ile nigdzie nazwy gaming nie ma, już sama jakość i praca przewyższa wiele klawiatur dostępnych bezpośrednio u nas. Gładkie działanie, szybka, precyzyjna reakcja, brak ścięć czy opóźnień. No i pisaniem. O ile nie potrzebujecie panelu numerycznego wydzielonego lub też klawiszy funkcyjnych daily, no to doświadczenia pozostają równie satysfakcjonujące, a może nawet lepsze aniżeli przy gamingu. Dlatego podsumowując, Yunzi AL66 jest moim zdaniem klawiaturą, która dowozi. Dowozi jakość, dowozi naprawdę bardzo fajną pracę i jedyne rzeczy, do których mam jakiekolwiek uwagi, to po pierwsze aplikacja, która moim zdaniem powinna być trochę lepiej zrealizowana, no a po drugie fakt, że mamy tutaj plombę na śrubce, więc jeżeli chcemy ją modyfikować, chcemy się bawić tym, co znajduje się w środku, to niestety musimy liczyć się z utratą gwarancji, ale za 400 zł, bo z tego co patrzyłem, mamy tutaj darmową dostawę przy samym koszcie klawiatury, to jest nawet trochę mniej niż 400 zł, tam jest chyba 380 parę, no to jest naprawdę fantastyczny sprzęt. Świetnie wykonany, jeżeli szukacie prebuilda, który wygląda dobrze, brzmi dobrze i szukacie też klawiatury kompaktowej, bo to jest 65%, to w 100% jestem w stanie Wam ją polecić, bo tak naprawdę zmodyfikujecie ją sobie raz w tej aplikacji, będziecie mogli zapomnieć, a klawiatura z takim brzmieniem pozostanie na Waszym biurku przez długi, długi czas. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj, Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o AL66, jak Wam się podoba i ewentualnie jaką wersję kolorystyczną wybralibyście dla siebie. Komentarze pod spodem są Wasze. Nie zapomnijcie również polubić tego filmu, jeżeli Wam się spodobał i subskrybować kanał, aby być z nami na bieżąco, ze mną. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie. Cześć.